Cześć, witajcie z tej strony ja. Dzisiaj jest ze mną on. Siemaneczko, ziomeczki. Nie wiem, co chciałem powiedzieć więcej, ale się zaciąłem. No więc tak, witam bardzo gorąco. Ogólnie dzisiaj ze mną mój najlepszy przyjaciel Space. To już prawda, wiecie. Tak, jestem. Hejka. Tak, hejka. Na samym początku. Hejka, geeki. Dobra. Tu Kamil Sztambach się kłania. Wasz mentor tutaj w świecie komputroniki. Ogólnie na samym wstępie nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli się filmik podoba. Dzisiaj znajdujemy się na świecie Deimos, na świecie Kasabanmu. Dostałem tutaj zaproszenie poprzez polecenie gracza Espace. No tak. I dzisiaj zaczniemy sobie tutaj grę. No ja tutaj mam pierwszy level, no wyższego nie mogę mieć. Nie wiem, gdzie tutaj co prawda mam iść, no. Chciałem zrobić zdjęcie na snapa, na full naładowanym telefonie i się wyłączył. Ja pierdolę. No debil, no. Ty, ale jak ja tu mam zrobić? W ogóle na samym początku to ja sobie zainstaluję jakiś dodatek. Dodatek Margo Pogromce zainstaluję. Bo to jest tutaj najpotrzebniejsze. O, napisał do mnie, czcham tęż i siema mordeczko. Napiszę mu, hej. No. Dużo osób mnie tutaj przywitało, także ja ich też przywitałem, witam. Napiszę tutaj jeszcze gościowi, haha. No wrzuciłem i muszę... odcinek. No. Wrzuciłem odcinek z CS-a i ziomek napisał, gdzie Margo? Kurwa, właśnie moja wiara w ludzkość przestała mieć jakiekolwiek kurwa znaczenie. Przepraszam, że kurwa... A, no i u niego na kanale można zobaczyć, jak buduje domy w Minecrafcie, więc... U kogo? U tego ziomka, co tak napisał. Serio? Tak. Co to za ziomek? Nie wiem. Aha, no dobra, no nieważne. W każdym razie ja tutaj radzę sobie bardzo, bardzo doskonale. No już mam tutaj czwarty poziom. No idzie mi całkiem porządnie. Jakoś tutaj... No, tragedii nie ma. Tutaj już radę. Dam radę. Dam radę, nie poddam się. Wiem, co robię i wiesz, o co be. Ogólnie tu nie włączyłem sobie Steama. Nie będzie mi co chwilę jakieś powiadomienie ze Steam. No kurde, pełno powiadomień ze Steama będzie mi przychodzić, no. Ajajaj, cholipcia. Dobra, kolejny mnie zaprosił do znajomych. Ham, ten trzy, witam. Po zabiciu potworów miałem zgłosić się do ciebie. Ty, wbiłem szósty level. No, ale w sumie jeszcze nie robiłem tego na świecie zwykłym. Dobra, nauczyłem się recepty śmiałków. Dobra. Muszę ponownie porozmawiać z tym gościem Roebi. W ogóle Michasiu, powiedz, co tam u ciebie słychać, bo tak dawno nie nagrywaliśmy ze sobą. A, bardzo dobrze. Żyję, dobrze się trzymam. To tyle? No powiedz no. Szczegóły, wiesz, jak tam było. Dobra, powiem tak. Wstałem dzisiaj rano. Mhm. Była godzina 14:48. I mówię, wstanę rano, bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. No. Ale że jestem ateistą, to zrobiłem sobie śniadanie. Później dzwoni do mnie Twister. Pyta, Espace, czy ty dalej live napierdalasz? A ja mówię, cały czas napierdalam tralalala. I mówię, dawaj na TS-a. I nagrywamy, tyle. Dobra. No to tak było, dokładnie. To akurat przyznam. Tutaj nie ma tego, nie ma co się tutaj... z tym sprzeczać. Muszę się nauczyć recepty. Czy jestem alchemikiem? Ty, nauczyłem się recepty. Super. Ja dobra. Alchemiku. Jestem alchemikiem i zostałem tepnięty do jakiejś groty. Wbiłem już ósmy level, no i lecimy dalej z tym expem. Jeżeli chodzi, bo pewnie zapytacie się może, co ja tu będę robił. Na samym wstępie to wbiję sobie 64 level, bo na tyle mnie w sumie będzie stać. Więc no... No raczej tylko póki co... Ty, a ja w ogóle EQ nawet nie założyłem. Ja jestem taki hop-siup do przodu, a EQ nie założyłem. A tu założyłem. Jednak niekoniecznie. A tu jednak niekoniecznie i EQ nie jest założone, tak jak powinno być. No, coś tu się popsuło i nie było mi słychać. Dobra. Mamy szerszenie. Mamy szerszenie jeszcze. No i zaraz mamy 10 level. No ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że to tak szybko leci. Ej, ziomek odlajkował mi zdjęcie. Czemu? A to chuj. Ale czemu ci odlajkował zdjęcie? Nie wiem, zalajkował mi zdjęcie na Instagramie odlajkował. O, a to chuj. Powiedz go, to go znajdę. Znaczy dobra, nieważne. Dobra. No tak to się dzieje niestety. No co za ci mam poradzić? Dobra, muszę wrócić znowu do Paladyna Roebiego, bo ubiłem te wszystkie szerszenie. Jestem jak strażak sam. Poskramiam szerszenie.
Dobra. Ale Starbucks na mnie puskał, jest szerszeni. A co robił? Nie wiem właśnie. A. No ale dobra, coś, no coś na pewno robił. Coś tam na pewno robił. Dobra. Ja już tutaj opuściłem wioskę śmiałków. Dobra, dzień dobry. Michasiu, bo wyskoczą mi prawa autorskie. Co ty robisz? Bądź. Co to są prawa autorskie, powiedz mi. No tak. To właśnie a. to. No, no dobra, to już wiem, o co chodzi. Dobra, to są jakieś dzikie psy ogólnie. Muszę udać się do paśnika, to jest jakiś paśnik. Chorzowskie. Czekaj, gdzie był ten paśnik? Możesz mi może zdradzić to? Tango Milonga. Gdzie był ten paśnik? Bo ja tutaj za bardzo tego questa nie robiłem jakoś. A powinieneś. Więc... No właśnie, a ja nie pamiętam, gdzie był ten paśnik, cholipcia. Nie mam żadnego tutaj, żeby mi na przykład, żeby były jakieś pomoce. Ale gdzieś tu był ten paśnik, pamiętam. On tu Nie gdzieś wiem. stał. Nie no, tu go na pewno nie ma. No nie no, kurczę, no coś jest nie tak. Albo faktycznie jestem takim debilem, że go nie widzę. Nie, oni przenieśli ten paśnik? A tu jest paśnik, ja pierniczy, nie widziałem go, dobra. Napełniam go siankiem, super. Nie Musimy mogę, teraz... mam sianko. Nie mogę, mam spanko. Sianko. Ja miałem spanko, jest w ogóle 20:30, przed chwilą wstałem. No i mówię, A ty Michał... jutro masz wolne. No tak, ale Aha, nie, spałem. bo to jest jutro sobota, lol, ja cały czas myślę, że jest środa. No właśnie, to mówię ci. No, więc miałem spanko do chyba z 2-3 godziny. No i wróciłem do Michasia, Michasiu mówi... wbij na Margonem, bo nie ma czasu. Dobra, przychodzę z prawoślarzem. Znalazłem od Leona. Znaczy... Leona znalazłem. O, 16 poziom wbiłem. To jest szybciutko, to leci. Nie masz dla mnie jakiegoś lecenia? Aha, tak oczywiście. No i muszę ubić szczury. No, to będzie trudny orzek do zgryzienia, bo tego jeszcze... Kurwa, wpadłem. Go, go, go. Go, go, go. Ty w sumie... Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mogę chyba to kupić, nie? Dobra, padłem kupuj co tutaj, chcesz. ale nie. Ja padłem i się nie poddam. Możesz mnie szkalować. Dobra. Mamy tu jakieś złoto do... Nie, jakaś torba mała. Nawet złoto dostałem. Nice. Super. Ale czy u tego paladyna Roebiego mogę kupić jakieś umiejętności? Znaczy umiejętności uzbrojenia? Umiejętności raczej nie kupisz u niego. A czemu ty nie robisz questów na początkowe level? No przecież robię. Za to masz 30 poziom. No wiem, robię. Przecież... Rób. Wiem, ale ja muszę tylko kupić na sam początek te naszyjniki, wszystkie takie pierdoły, wiesz o co be, mordeczko. Wiem o co be, mordo. Dobra, kupimy to. Bo póki co mnie stać, więc mogę sobie to kupić. No a innych nie stać, nawet mogę to już wyciągnąć. Dobra. Ale weź tak nie rób, bo to haha, nie takie haha. Haha, ha, świnia. Dobra, nie zabiłem wszystkich potworów, okej, okay, muszę teraz je zabić. Teraz już na pewno sobie poradzę, tutaj poległem, ale powstałem. Jak Feniks popiął. A Feniks w ogóle na tym świecie gracz? Nie. Nie wiem, raczej nie. Ale nie, bo widziałem, że on tam coś było chyba jakiś, że dostał zapa, jakąś postać tam stworzył. Ale czy grał tu jakoś to, kurczę, no nie wiem, no nie obserwowałem tego. Ja też, I don't know. A zresztą, co mnie to interesuje, ja patrzę swojego ogona. Te szczury też mają ogony, to akurat dropnął ogon szczura, no nie jest mi on potrzebny na pewno. Ogólnie mam nagraną jeszcze loterię, ona się pojawi tam na dniach, chyba że nie będzie mi się chciało jej wrzucić, no to się nie pojawi. No ale tam zobaczymy. Zobaczymy jak będzie, da. Dobra, ubiłem wszystkie szczury. To jest tutaj priorytet, żeby dostać się z powrotem do naszego Waldka, zleceniodawcy tego questa. Waldek. Waldek, czy ty ćpiesz? Waldek, czy ty walisz koks? Dobra, jest Waldek. Dobra, to dzięki to jest super. O, i mamy 20 level, super. Cieszę się bardzo. Ale super. Dziękuję prowadź zatem, okej, okay, czyli wyszedłem z kolejnego pomieszczenia jakby. Dobra, mamy Ernest. Niestraszny mi dzikie bestie, okej. Okay. Spoko, nie są mi żadne tutaj straszne bestie, okej. Co mamy tutaj zrobić? Aha, ubić sobie szare wilki, no okej. Dobra, to raczej nie powinno być problemem, no chyba, że będzie jednak. Nie wiem, czy mogę w ogóle tej recepty się nauczyć. Mogę, o, to nawet sobie zrobimy. Nawet sobie zrobimy chyba... Nie otchłań, gdzie to było? Recepty, o właśnie, rękawice. Otchłań. Aha, nie mam jeszcze kościanych kolców, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą.
Mamy tutaj złoto. I kolejny. Jakiś tam torba. Sakiewka poskromiciela. Super. Cieszy mnie to bardzo. Dobra. Mnie też. Mnie też. Czy on ma tu taki fajny mieczyk? Ma rapier. O, a na rapierze by mi najbardziej teraz zależało. Rapier. Zresztą zastanawiałem, co to kurwa jest. Rapier. Dobra, uleczymy się i pędzimy z powrotem do czarnej wilczycy. Mam odpowiedni rynsztunek, także powinienem sobie poradzić. Dobra. Czy ty też uważasz, że sobie poradzę, że nie będę taki... Dasz radę, bądź dzielny. Nie, Piotrusiu. Dawaj. Nie, Pawełku. Nie, dawaj, cię. Cię, bądź dzielny. Bądź dzielny. Trzymaj się. Trzymaj cię. W ogóle jakiś pies mi tu napierdala pod oknem i mnie to denerwuje. No ale dobra, mamy czarną wilczycę, jest ona agresywna, to będzie nam ciężko. O, zabiłem ją. Czyli nie była taka agresywna. Uni mi spadło. Dobra, pierwszy uni. Daj sobie tego uni na odcinku, zobacz jak zwyrapić proste uni. Dobra, wychodzimy stąd. Pakujemy o, tutaj. O, twoja Agnieszka zlekowała mi zdjęcie na Instagramie. Super, a czemu ty tego jeszcze nie zrobiłeś? Bo ja aktualnie jestem zajęty, by nagrywać odcinek, ok? Dziękuję. Aha, tak. Dobra, mamy tutaj 21 poziom. Zrobię to z przyjemnością, dobrze prowadź, ok. No i muszę dostarczyć. Co muszę dostarczyć? Coś na pewno muszę dostarczyć. Yo. Mam już te kościane rękawice. Użyj recepty, ok, dobra. Kościane, unikatowe rękawice śmiałka, pyk. Mamy nawet unikat, super. I co ja tu muszę zrobić? Damy sobie w siłę. Co ja tu muszę zrobić? Gdzie jest ten quest? Gdzie są te questy? A, tu są, lol. Odnajdź Perchanę i zapytaj, jak jej pomóc. Tu jest Perchana, z takim dzieckiem ze stoi. Lol. Po co jej dziecko? No, nie wiem. Powiedzmy nie dzieciom Margonem. Właśnie. Ta gra jest tylko dla gimnazjalistów. Dobra, jest Janko, który aktualnie pozostał trenerem MIBR. Personalnym? No, na przykład. O, super, mamy... Przynieść Perchanie duże mięso, aha, dobra. Czyli to nie do niego jednak, sorry, fake info. Ale już się poprawiam, nie ma problemu. Ubiłem fake się okazji... Info. No, fake info zajebałem tutaj. Masno face. Masno, nie? Masno face. Dobra, mamy 23 level. No, szybko leci tutaj, szybko. Mamy pakunek. Najlepsze jest to... Ludzie na privie piszą: siema, przygarnę jakieś porządkowe złoto na eku i faciki. Tak, a na samym quest, na tych samych questach początkowych może zrobić tyle hajsu, że łopanie. No wiem właśnie. Dobrze, ale czy nie zrobi mi krzywdy? Dobra, nie zrobił mi krzywdy. Muszę nakarmić sobie tego baranka. Kurwa, to nie jest baranek, to jest koń. Ja pierdolę. Śnieżka, dobra, elo Śnieżka. Karmię konia marchewką. O, super. Zjadł tę marchewkę. Dobra. Normalnie jestem w szoku. Nakarbiłem Śnieżkę. Teraz muszę iść do Wiktora. Dobra. No i mamy już 25 level. No teoretycznie mógłbym już robić questa. Questa z... Kurwa, wkurwia mnie już ten Steam. Jakieś debile tu pokazują, że grają. Mnie chuj to obchodzi. Gdzie? No, na Steamie. No kurwa, znowu. No ja pier... Nie, dobra. Kurwa, robimy tak. Wyjdź. Dobra, elo, kurwa. Skończyło się. Dobra, kurwa, bycie na odcinku. Dobra. Mamy tutaj... Aha. Super. Jeszcze mam jakieś questy. Mam jakieś turchówki pospolite do ubicia. Kurczę, to będzie jednak chyba problem dla mnie, żeby to zabić. Muszę ubić jakieś gacówki, nie gacówki. Kurde, gacynki. Nie lubię w sumie tych gacówek ubijać, bo to jest najgorsze, co może być. No ale widzicie, exp wygląda bardzo szybko. No ja tutaj jestem aktywnym póki co graczem. Już biłem 30 level w 15 minut, także zobacz jak zrobić to w prosty sposób. Nawet chyba wbije 26 z tego, co tak... Ulala! Z tego, co tak tutaj patrzę. Takim wzrokiem kątnym. No, mamy tutaj jakieś larwy jeszcze, ale tych larw muszę zabić te larwy. Ajajaj, cholercia. Dobra, ale tu jest grupka, także spoko. Chociaż mogli tą jedną już połączyć, no to bym jakoś... To bym się jakoś tutaj nie obraził o to. No, ale że nie połączyli, no to musimy sobie jakoś sami radzić. Dobra, są szabrownicy, którzy nie wiem, co tutaj robią w sumie, ale bronią dostępu do grobowca rodziny Tyvelto. A ty też bronisz grobowca rodziny Espace? Ja, no. Dobra. A jakiego?
Pytasz dzika, czy sra w lesie? Dobra, nie pytam. Jakoś mnie to nie interesuje, wiesz? Interesuje cię dzik w lesie? Nie, nie interesuje mnie to. O ty! Ła! Mnie to gówno obchodzi! O ty! A widzisz, taki profencjuszu. Dobra, zdobyłem jakiś hełm. Aha, użyj teleportu do Wiktora, aby się z nim porozumieć. Dobra, mam teleport do Wiktora. Ulica, ulica! Ty, powiem ci tak, umiem się już teleportować. Jest dobrze. Nie daje się. O nie. Dobra, Wiktorze, pozbyłem się potworów z tego przerażającego ośrodka. Dobra, prowadź. Wychowawczego pewnie. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? O Jezu, tutaj też trzeba wszystkie kule powybijać. No niestety, no jest to troszeczkę męczące, no ale później na pewno będzie już łatwiej na, czy to na expikach, nie expikach, żeby sobie... Przynajmniej no to jest priv, no jakby to był zwykły świat, to wiadomo, wbijemy maksymalnie 20 level, no a że to jest priv, to mamy jak idioci 30, no. Więc tutaj... Przeszkadzał mu, że ma 30. Wiesz co, wolałbym, jakby to były na zasadach zwykłych światów jednak. Aha, no tak, zapomniałem, Tempest przerasta. No nie, Tempest akurat fajnym światem jest. Polecam nie. Każdemu, można się zalogować i... Ja nie polecam, bo jest nowy interfejs. Jesteś debilem, skończonym kretynem, że nie polecasz. To jest zostałem wyzywany od razu. Właśnie, cfelu. No, także sami możecie spróbować. Ogólnie Espace oferuje wam wygranie CS-a u niego. Na odcinku. Odcinek już jest wrzucony, więc... Tak, więc możecie u niego Twister sobie... stawia, więc... Jak? Ty stawiasz. Ty stawiasz, pak. No. Ja pierdolę. Dobra, mam kurwa, Piotr. W ogóle nawet nie wiem, ile to się już nagrywa. W ogóle ten odcinek chyba zbije rekordy wszystkich odcinków pod wpływem ilości. Ilości, ile jest minut. Także śmiesznie, nie powiem, że nie. Dobra, ubijamy tych ostatnich nieumarłych wirusów, którzy nie są wierni. Dobra, musimy jeszcze jakieś zjawy tu ubić. Czy są tu jakieś zjawy? Chyba tu jeszcze będą jakieś zjawy. No na pewno mi się powinny zrespić. No, tak obym... Dobrze, drogi przyjacielu. Tak? Ja cię muszę opuścić na razie. Ale poczekaj, no aż dokończę. Jezu, nie idziesz do sklepu. Ale sklepa ci nie zamkną jeszcze sklepa. Ale jest o 21. Zdążysz, przecież masz blisko do sklepu. Masz wyjście... 10 minut. Masz wyjście z klatki i pokazanie, że jesteś szybki. A ty nie lubisz bieg. Szybko, a nie biej wolno. Dobra, opuścił mnie to tfu mu do mordy, no co? Ale jeszcze tu jestem, ten debil skończony, słyszałem to. No to nie, to siedź. Jak mi za plecami pluje jadem. Fałszy mi trochę jebie z tego. Fałszy ci jebie z tego, nie. Dobra. No ale powoli my tutaj już też kończymy. Chociaż nie wiem, czy jeszcze coś mnie czeka, jakieś questy, na pewno trzeba jeszcze ubić Dominę Ecclesiae. Nie wiem, czy jeszcze jakieś dwa zadanka mi zostaną. Ecclesiae, wiadomo. Tylko czy ja tu się dostanę się? Dobra. Coś tu się nie dzieje się. Dobra. Muszę wrócić tutaj kontrolnie do przeklęty zamek komnata. Kontrolnie wracasz? Mhm. Jestem człowiek kontrolny. Aha, to jednak nie tutaj się szło. Dobra, wróć. Ja nie rozumiem, jak można na privie stać na Astratusie? Asterusie, czy jak on ma? To i tak to haka. No nie, no bez przesady. Takim debilem ten nie jestem jak ty, żeby se... Dobra, mam zjawy. W każdym razie, muszę zjawy poubijać do końca. I też się w sumie tepnę tym teleportem, no bo mam ten teleport, co mam z nim zrobić? No nie wiem, wiadomo co B. Dobra, cyk, mamy chyba wszystkie zjawy ubite. Tak, wróć. Chowaj się sam sobie do dupy. Zamknij mordę, frajerze. Dobra, ha, jestem niepokonany, super. Wbiłem sobie jakiś... A może się dodamy do znajomych? No to zaproś, no. Możesz mnie zaprosić. O, czemu źle pisałem? No, super, że mój nick źle wpisujesz, to o tobie. Jakiś frajer mnie dołączył, dzięki, witam. Napiszemy. Frajer, dobra, już mam twoje koordynaty i jest coś dane. Tak. Fajnie, że tu nie wejdziesz bez robienia tego questa co ja, więc jestem bezpieczny, frajerze, co? W sensie elo, a ja morda. Ciociu. Dobra, bijemy ranną muszitę. Ja pa. Koniu. Dobra, także ogólnie proszę nie oglądać tego odcinka, jeżeli jesteście SM albo MC tego świata, albo zarządcą, tak jak Kasat z Bambu. No bo są tutaj nieprzestrzegane regulaminy wielokrotnie, a ty... Pipko. A ty sutku. O je.
Jezu, ty myślałem, że to napisałem na ogólny, przez przypadek przez chwilę tak dosłownie. Dobra, opuszczę jaskinię. O ty pręcie. Dobra, to już będzie złe. Dobra, to jest najlepsze. Wbiłem level. O, to już mnie pikało. O, to też. Kurwa, no ciekawe dlaczego. Dobra, Heros mi uciekł sprzed mordy po prostu. Widać, że się bał tych nabuzowanych mięśni, które zobaczył w moim paladynie. Zamknij mordę, tam tropa se patrzy, kurwa. Trop co najwyżej ma to kurwa łuk w dupie wsadzony. Ano ma. No, do dziennych se tropa zrobił. Dobra, nie udało mi się pokonać Herosa, uciekł mi tuż sprzed nosa. Ho, ale rym, ale mi się rymło. Dobra. Dobra, idę. Okej, ja tutaj kończę, wbiłem 30 level. Także co, no my się na tym też zakończymy. Jeszcze jesteś, czy nie? Ta. No to dawaj, jeszcze się pożegnasz. Cześć. Dobra, także dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się podobało, możecie zostawić Zostawcie łapkę w łapkę górę. w górę, 100 łapek, kolejny odcinek z Deimosa. Zapraszam również do siebie na odcinek z CS-a Wingman. W tym momencie cię chyba wyciszę, mój wkurwiłeś pajacu, bo się wtryniasz w zdanie. Dobra, także tutaj heroiczne rękawice sobie zrobię na gdzieś tam na boku. Nie będę póki co się tutaj bawił tym. Także co? Dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subik. Możecie też zostawić pozytywny komentarz. No, także trzymajcie się i Cześć! elo! Elu!